Dzień dobry, dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie z tej strony pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, przedstawię wam kolejną partię Jana Krzysztofa Dudy, który mierzył się z wicemistrzem świata Fabiano Caruana. Panowie grali partię online tempem 5 minut plus 1 sekunda na zawodnika z cyklu turniejów Chess Speed Chess Championship. No i zawodnik, który w serii Pucharowej przegrywał ten mecz, odpadał. Następna osoba przechodziła dalej. Jedna z partii tutaj rozegrana pomiędzy zawodnikami, i Janek rozpoczął posunięciem E4. Często widzieliśmy u Janka, że zaczynał ruchami D4 lub C4. Tym razem przy, widzimy, że E4 tutaj bierze górę w tym meczu. E6 ze strony Karłany. Co ciekawe, Karuana w tym meczu często grał obronę francuską z dużymi sukcesami, ponieważ trzy pierwsze partie Janek po prostu przegrał. Szczególnie dwie, chyba we Francuzie, z tego co dobrze kojarzę. Moi drodzy, w tym momencie Janek roz zagrał ruch d4, posunięcie d5, mamy obronę francuską. Wiele możliwości jest w tym momencie: można zagrać z skoczkiem na c3, można przykładać pionka można wybić co jest słabsze oczywiście bo wyrównuje od razu pozycję, No ale Janek tutaj postanowił zagrać skoczek C3. Tam jeszcze skoczek D2 było możliwe oczywiście. Skoczek F6 ze strony Karłany, posunięcie E5. E Zamiast E5 również spotyka się często goniec G5, jeszcze ze związaniem tutaj Hetmana, ale to powstają troszkę inne warianty. Jest taki ruch oczywiście możliwy: E5 ze strony Janka, skoczek z F na D7. No i teraz bardzo ciekawe posunięcie. Tutaj Janek w partii z karłaną grał często F4. Potem po ruchu C5 wychodził skoczkiem na F3, ustawiał gońca na E3, Hetmana na D2. Taki wariant się również stosuje. Ale Janek w tamtych partiach troszeczkę sobie nie radził, postanowił zagrać bardziej solidną strukturę No i to mu się udało. I tutaj zagrał ciekawe skoczek z C na E2. Dziwny ruch na pozór, bo skoczek, który się poruszył już w debiucie, porusza się po raz kolejny, no dziwna sprawa, ale to jest zamierzony cel, moi drodzy, bo po C5 a tak nastąpiło, zostało zagrane C3, tylko po to, żeby tutaj ta struktura pionków została nienaruszona, moi drodzy. W tym momencie skoczek C6 ze strony Fabiano Caruana, no i widzimy, te skoczki tutaj piętnują centrum, mocno naciskają na to centrum. Jakieś F6 jest możliwe. No Janek od razu dlatego zagrywa też F4, które centrum wzmacnia. Bardzo ważna sprawa: ten skoczek fajnie wylądował stąd na. No tak, skoczki nie skaczą, chociaż byłoby ciekawie. Wylądował na E2, aby tego pionka tutaj mocniej bronić, bo jeszcze byłby możliwy nacisk Hetmanem na B6. W tym momencie Caruana zagrał a5. No zastanówmy się dlaczego taki ruch został zagrany. Przede wszystkim po to, żeby w przyszłości nie było na przykład zagranie b4, bo czasem jak wybijemy tutaj na c5 i wybije goniec czy skoczek, no to białe mogą zagrać ten ruch b4, ale druga sprawa jest, jest taka, że te a5 raz, że blokuje tutaj b4, a dwa, że chce się rozpychać na skrzydle hetmańskim tymi pionkami, łapać tą przestrzeń dla tych swoich figur, które i tak już są troszeczkę ściśnione, szczególnie goniec c8, zawsze we Francuzie ma lekki Problem, ale no, są zwolennicy tego debiutu. To jest na pewno debiut dobry, ale też trudny przede wszystkim. Ja, ja osobiście nie lubię grać w Francuza czarnymi. Kiedyś stosowałem jako junior, nikt mi nie powiedział, żeby tego nie grać. No ale przez chwilę był taki epizod. Moi drodzy, skoczek na F3 ze strony tutaj JKD. I w tym momencie A4. A4 to, to, to co mówiłem, łapanie przestrzeni. Tutaj też Skoczek ma placówkę. Tutaj Hetman też ma placówkę. Wieża może się przydać w przyszłości. No kto wie. A4 to zawsze łapie przestrzeń i troszkę ogranicza te pionki. No cóż, ale taki urok tego wariantu. Tutaj białe starają się grać w centrum i na skrzydle królewskim. A pozostawiają kompletnie bez żadnych takich akcji. Znaczy bez żadnych takich ruchów typu wieża B1, czy A3, czy B3. Nie grają takich ruchów w ogóle białe. Tylko zajmują się swoimi sprawami tutaj w centrum. No i na skrzydle królewskim. Gonie C7, Karuana zagrywa. Hetman D2, no sprawa naturalna. Widzimy troszeczkę te figury, niby też są lekko ściśnione. Ale gdzieś te figury trzeba wyprowadzić, zobaczycie jak to fajnie zaraz wyjdzie. W tym momencie tutaj białe, czarne, przepraszam, zrobiły roszadę. No dobra, jest roszada, jest to jasny sygnał, żeby próbować tego króla atakować. Tylko jak to zrobić? No tak, to nie jest też takie proste. Przede wszystkim trzeba powoli przygotowywać takie posunięcia, które do tego ataku mogą prowadzić. No i tutaj białe zagrały bardzo ładne posunięcie, ale też standardowe. Jeżeli uczymy się jakiegoś debiutu, uczymy się planów, analizujemy partie klasyczne, partie arcymistrzów, moi drodzy, to będziemy wiedzieć jakie ruchy mniej więcej wykonywać w danych pozycjach i to nam pomoże wyklarować pewnego rodzaju sytuację, która może nam pomóc w ataku w tym wypadku. I dlatego takie h4 takie posunięcie H4 jest jak najbardziej ruchem możliwym. Trochę taki ruch, bym powiedział, Alfa 0 stosuje te, te, te ruchy takie boczne, tymi pionkami bandowymi. No ale ten ruch jest normalnym posunięciem. B5 zagrywa Karuana. To też jest logika, bo jeżeli nas atakują na skrzydle, to albo odpowiadamy w centrum, a jeżeli w centrum jest to niemożliwe, to staramy się odpowiadać na drugiej flance. Czyli B5 to jest ruch na, jak najbardziej logiczny. W tym momencie pojawia się tutaj pewien dylemat, co grać, no bo grozi taki. Ruch B4, i tutaj będzie troszeczkę yy, duży przewiew, że tak powiem, yy, bo jakby zagra zostało zagrane B4, no to. Hetman wchodzi za chwilę I tutaj się pionki te zaczynają wymieniać I jakaś wymi wymiana hetmanów w ogóle to taka Chyba nie na korzyść dla białych Bo białe chcą atakować i hetmany chcą zachować Więc tutaj Janek postanawia zagrać bardzo konkretnie I to jest dobre posunięcie moi drodzy W dobrym momencie wybija tego pionka na C5 I ten pionek B4 będzie miał mniejsze podparcie Znaczy... Y y Powiem tak, no ten pionek generalnie mógłby mieć mniejsze podparcie, bo nie wiadomo, czy ten ruch zostanie zagrany. Mam nadzieję, że zostałem zrozumiany w miarę. Skoczek na C5 ze strony tutaj wicemistrza świata aktualnego. No i teraz, moi drodzy, chwilę się trzeba zastanowić, co zagrać. No właśnie. Jest to bardzo również ruch odpowiedzialny. Często powtarzam, moi drodzy, że gońce są nieco lepsze od skoczków. No i to jest prawda, ale są oczywiście wyjątki, w tym wypadku bardzo silny ruch goniec bije na C5. Tak po prostu ten silny goniec czarnopolowy wybija skoczka, jest to teraz bardzo uzasadnione. Tak partii nastąpiło. Jeżeli byśmy tego skoczka nie zbili, to on się ładuje od razu na E4. Nawet po skoczek G3 skoczek i tak na E4 się ładuje, chcąc otworzyć tutaj pozycję po wymianie ewentualnych skoczków na E4, właśnie, więc tutaj Janek nie pozwala żadnej figurce wtargnąć do obozu. No i zostaje zbity ten skoczek, jest konkret, moi drodzy, to też jest całkiem logiczne wytłumaczenie, bo zauważcie, że Mieliśmy gońca na czarnym polu, a sporo pionków na czarnych polach się również u nas znajduje, więc taka wymiana gońców myślę, że czy gońca za skoczka, nawet myślę, że jest całkiem okej, okay, tym bardziej, że ta pozycja y, miała charakter nieco zamknięty, więc skoczki w zamkniętych pozycjach są nieco lepsze, a tutaj goniec sobie szybciutko z tym skoczkiem poradził. I skoczek z E na D4 to też jest konkrecik. Zobaczcie, goniec y, mocno atakuje pionka B5, skoczek atakuje pionka B5 i tutaj musi się, oj, nie tutaj musi się wyklarować jakaś sytuacja. Z tym skoczkiem C6. No, skoczek wybija. Wybija tego pionka, tego skoczka na D4. No i w tym momencie, czym odbić? Czy odbić skoczkiem, czy odbić, odbić pionkiem? No, to jest pytanie, moi drodzy. Oczywiście wybijamy to pionkiem, trzymając mocniejsze centrum. Skoczek, jakby wybił, no to tam czarne mają opcję przez B4 się przeciskania lub A3, B4, więc byłoby dosyć niewygodnie, myślę, że dla białych. A tutaj goniec. <laughs> Przepraszam, wstępem Jeszcze grzecznie ucieka na, E3, <coughs> przepraszam, na e7. E, no i teraz jestem ciekaw, czy jesteście w stanie zgadnąć, jaki ruch zagrał tutaj Janek. Bardzo ciekawe posunięcie i jak ktoś gra trochę francuza białymi, no to taki ruch powinien być dla niego, myślę, że mm, znany i lubiany. Przede wszystkim. Tutaj już Roszada dla króla nie ma sensu, bo znaczy Roszada królem nie ma sensu, bo długa Roszada to już jest samobójstwo. Krótka Roszada myślę, że też jest nieco bez sensu, gdyż tu wyszedł pionek, a ta wieża wspomaga tego pionka, dlatego król zagrywa na f2 i w tym momencie poszło b4. Moi drodzy, i ten w ogóle król F2, jeszcze tak wracając do tego ruchu, ten król tutaj czuje się bardzo bezpiecznie. Naprawdę tego króla nie jest łatwo zaatakować. A na przykład, jakby się udało zagrać G4 i zagrać królem na G3, jeszcze to w ogóle by było świetnie. Ten król by się tutaj czuł jak pączek w maśle, moi drodzy. Wieża C1 ze strony tutaj Janka. No, widzimy, że teraz tak. Pionki są mocno wysunięte. Jeden z nich jest chętny tutaj na przepchanie i trzymamy te pionki B2, A2 ewentualnie, bo jak zagra ktoś A3, znaczy jak korona zagra A3, to my odpowiadamy B3. Przepraszam najmocniej. Jeżeli będzie zagranie B3, no to gramy A3 i te pionki po prostu blokujemy. Wieża C1, ruch normalny, na wolną linię, cyk. Hetman B6, no i posunięcie G4. Zauważmy, że pionki robią się niezwykle groźne w tej sytuacji. Goniec poruszył się na D7, i król czmychnął na pole G3. To co mówiłem, król tutaj bardzo dobrze się czuje. Też zszedł z tego, no powiedzmy, związania poniekąd. Chociaż nic konkretnego nie ma, to zawsze król z tego związania od Hetmana. Odszedł i odwieży, tak potencjalnie, bo to oczywiście daleko do utwarcia tych linii, ale król tutaj stuje, stoi po prostu bezpiecznie. Wieża z F na C8. No i teraz goniec D3. Bardzo naturalny ruch. Łączymy tutaj przede wszystkim wieżę, a goniec czuje się tu wyśmienicie. Tam na króla chętnie patrzy na pole H7. Posunięcie B3 ze strony Karłana jest to dobre posunięcie, bardzo dobre. Ponieważ po ruchu A3 a taki ruch trzeba zagrać, no innej możliwości nie ma, bo jak zbijemy, no to Pionek może odbić i ta wieża następna ma opcję wejścia. Nawet myślę, że Hetman na B3 również może tutaj wybić i robi się po prostu niebezpiecznie. Plan po prostu jest taki, żeby zamknąć tą pozycję i trochę mieć spokoju na skrzydle hetmańskim. Mówię tutaj z perspektywy białych. Wieża wybiła na C1, wieża oczywiście wybiła na C1 i wieża na C8. I teraz zadać sobie trzeba kolejne pytanie, czy my te wieże wymieniamy, bo jakby jakbyśmy te wieże wymienili po prostu, no to goniec wybija. No i słuchajcie, tak za bardzo nie widzę perspektyw dla białych, jak dalej próbować wygrywać tą pozycję. Janek chce wygrać tą pozycję dlatego wieżyczek nie wymienia. Ta wieża Uwaga, może się przydać przy ataku tymi pionkami na króla. Ona może, może pomóc na H, może na G, może na F. Zobaczymy, jak się partia będzie toczyła. Goniec B5, sprytnie gra Karuana, chce spróbować wymienić gońce białopolowe. Zauważmy, że mamy pionki tutaj u czarnych na białych polach. Wymiana tych gońców jest jak najbardziej dla korzyść dla czarnych. No, Janek o tym oczywiście wie i zagrywa goniec B1. Przede wszystkim nie puszcza pola C2 dla wieży, bo byłoby już po zamiatowaniu. Tanek by wieża tutaj wtargnęła hetman poruszył się na c7 zauważmy jedną bardzo fajną rzecz, że tutaj e, dla białych oczywiście fajną rzecz, że hetman z wieżą, e, nie mają jak za bardzo tutaj wtargnąć do obozu przeciwnika, no jedyne pole takie słuszne to może hetman c4, ale po hetman c4 też zobaczcie, że nie ma za bardzo jak tutaj wejść do tego obozu białych, biały sobie gra teraz spokojne posunięcie, takie myślę, że całkiem sympatyczne, mianowicie h5, posunięcie h5 y, powoduje, że ten nacisk na króla czarnego Robi się coraz silniejszy I pętelka się zaciska tutaj na gardle króla czarnego Moi drodzy, no Karuana nie wyczuwa tu w ogóle niebezpieczeństwa I próbuje przegrupować figury No jasne, no próbuje coś robić, nie ma wyjścia Niby para gońców, ale jak ją wykorzystać? Może goniec tędy Spróbuje przejść, może goniec na a5 z widełkami No są jakieś tutaj opcje Może hetman a5 w tym momencie Jak zagrał teraz Janek? Uwaga, Janek zagrał z powrotem królem na f2 jest to taki ruch, który powoduje, że też zwalnia przede wszystkim drogę dla wieży na G. Może o to Jankowi chodziło? Kto wie, zobaczymy, moi drodzy, zobaczymy dalej, co się będzie działo. Hetman zagrał na A5, no i w tym momencie, czy wymieniać hetmany, czy ich nie wymieniać? Oto pytanie do Was. Troszeczkę już w tym nagraniu zdradziłem, że jeżeli chcemy atakować króla, no to wymiana hetmanów niestety nie jest korzystna dla białych w tym momencie, więc Janek tu zagrywa Hetman E3, słusznie, no jak na arcymistrza przystało tej klasy. W tym momencie A7 Hetman się poruszył. No tutaj widzimy Hetman troszeczkę jest w stanie pomóc królowi, jeżeli chodzi o tutaj jakiś atak pionkami. Zawsze Hetman trochę pomaga, a przy okazji też jest opcja tutaj ataku na D4. Może go B6 wejdzie? Zobaczymy. Wieża G1. No i tak, moi drodzy, po G1 e, robi się już niebezpiecznie. Ale ja bym chciał jeszcze e, tak że G1, przed wieżą G1, zastanowić się jeszcze nad opcją inną. Czy Janek mógłby zagrać in, inaczej, trochę lepiej? Ja myślę, że um, taki ruch F5 spełnia fajną i dobrą rolę. E, no, przede wszystkim grozi bardzo niebezpieczny ruch F6, bo jeżeli będzie zagrane F6 i pionek wybije, no to Hetman tam wchodzi na H6 razem z gońcem, dają praktycznie mata królowi i robi się mega niebezpiecznie. No, za, zobaczmy, jak tu w ogóle grać no nie widzę takiej za bardzo opcji do gry. No tutaj jeżeli zostanie zagrana e6 to już chyba w ogóle samobójstwo bobicie bo, bo, i hetman wchodzi na e6. Tu wcale nie musimy dawać mata przeciwnikowi. Wystarczy zdobyć pionka, może dwa, końcówka y, będzie wtedy na pewno gładko wygrana. Tu mogłoby na przykład nastąpić uwaga hetman e7. No niby nie pozwala tutaj zagrać pionkowi na e6. Jak można dalej reagować, moi drodzy? Otóż Pionek w ogóle się nie boi i gra F6. Mimo wszystko, Pionek wybija, mógłby wybić, bo tak nie było w partii, tylko moje analizy takie boczne. I Hetman mógłby zagrać na H6 w tym momencie. Zobaczcie, nie widzę sensownej obrony tutaj na H7. I f5 jeszcze jest takie posunięcie, ale myślę, że wybicie na f5 wieża na g1 kończy partię totalnie. Jeszcze jest takie posunięcie wieża c2. No wieża musi się poświęcić, żeby tam nie było mata na h7. No. Cóż, tu mogłoby wtedy nastąpić bicie. No, wziąć trzeba jakoś więcej po stronie białych. Wymiana tutaj pionka, znaczy wybijamy pionka na f6. No, i teraz tak, grozi mat na g7. Albo gramy Hetman e8, albo bijemy na f6. Myślę, że zbicie pionka zawsze sensowne w tym wypadku. Tak by mogło nastąpić. Nie ma innego wyjścia. I trzeba teraz zagrać bardzo ważne posunięcie. Nie gramy jakiegoś takiego posunięcia wieża na. C1 no tu goniec D3 by, by to bronił na pewno A jakiś potem goniec c 4 przede wszystkim centralizujemy króla ten pionek nam nie ucieka zauważcie przecież wieża zawsze tego pionka tutaj broni na C1 więc nie, nie zdąży tutaj czarny yy, tego pionka doprowadzić nie ma takiego ruchu typu goniec G5 na szczęście bo skoczek sobie tutaj dobrze radzi dobrze broni i kontroluje no mógłby nastąpić ruch goniec C4 no i moi, moi drodzy ta pozycja jest wygrana dla białych tylko no jeszcze y, kilka technicznych posunięć trzeba było by wykonać, może jakieś G5, może później Król D2, może wieża C1, skoczek D1 z takimi planami wzięcia piona. Jak już tego piona swobodnie weźmiemy, no to wygrana jest już raczej w miarę gładka. No ale cóż, zobaczmy co było w partii. Wieża zagrała na G1 i teraz czarne zagrały gońcem na B6. Czarne atakują pionka na D4 no i. Niby atakują, ale tu się moi drodzy broni. Janek teraz y, zagrywa bardzo dobry ruch, który już w partii analizowaliśmy troszeczkę. F5, oczywiście, to jest taki standard, takie standardowe posunięcie, które atakuje tutaj króla. W obronie francuskiej często się taki ruch zagrywa. Wieża zagrała na C4. No Widzimy y, tutaj Karłona idzie na całego. No, musi się dorwać do tego centrum, bo jak się nie przedrze przez centrum, to przegra po prostu gładko partię tutaj na skrzydle. No, tutaj wieża czujnie wróciła jeszcze na D1, żeby tego pionka wybrał. Tonić. No i Karuana wybija tego pionka. Pionek oczywiście wybija. Robi się groźnie. Tak trzeba było zagrać, i wieża ruszyła na C6. I moi drodzy, teraz proszę, poszukajcie dobrego posunięcia dla białych. Można sobie filmik zatrzymać. Jest to ruch, oczywiście standardowo, znowu F6 moi drodzy, znowu F6. No i teraz sprawdźmy, co by było. Jeżeli pionek wybiłby na F6, jeżeli pionek wybiłby na F6, no to po prostu wybijamy. Dajemy możliwość tutaj wieżyczce wybicia tego pionka, ale to wybicie tego pionka y, wiązałoby się z przegraną, bo na przykład mamy Hetman na G5 z szachem i wieża po prostu ginie. Dlatego też trzeba by było zagrać. Królem na f8, więc pionek jest nietykalny. I po króle f8 myślę, że proste zagranie, dosyć łatwe i standardowe dla wszystkich. Hetman g5 z prostym planem dania szacha. Tutaj na przykład wieża zagrałaby na e6, no nie widać innych posunięć obronnych, bo po hetman g7, król e8, szach na g8 to są ruchy forsowne No i tutaj widzimy, jakby wieża nie stała na e6, to goniec dałby szacha na f5. W tym wypadku też goniec zagrywa na f5. No i można składać broń, moi drodzy. Nie, 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 nie widać, jak się bronić przede wszystkim. Potem jeszcze jest opcja skoczka na E5. Tutaj, jak na przykład król, no to po prostu wybijamy i zdobywamy materiał, cały czas męcząc tutaj króla w jego obozie. Tak mogłoby nastąpić. Tak nie nastąpiło, moi drodzy. Po ruchu F6 Hetman zagrał na D7, i teraz, moi drodzy, po ostatnim ruchu białych, czarne złożyły broń. Proszę znaleźć ten ruch. No proszę, 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 przecież to jest proste. Oczywiście nie każe, tylko y, sugeruję, żeby się pobawić. Y, moi drodzy, ten ruch to Hetman na G5. Y, po tym posunięciu czarne złożyły broń. Nie widać jak się bronić, bo wieża może zbić pionkę, ewentualnie bije ma To to samo. Tu chodzi o to, że jest mat. Jeżeli będzie zagranie G6, gramy Hetmanem na H6 i jest mat nieunikniony na G7 w tym momencie. Także. Y, no, Piękna partia, taka, powiem Wam szczerze, taka bezproblemowa partia ze strony Janka w tym wypadku. Po prostu wypunktował przeciwnika, a w obronie francuskiej tutaj Caruana się zadusił lekko, chciał szybko wyjść, nie potrafił i został e, po prostu zajechany na skrzydle królewskim. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że partia. Przepraszam najmocniej, no partia przypadła Wam do gustu. Trzymajcie się. Hej.